prosił swe listy jak nikt. Gdy Modrzejowską paradnie przechodził i znikł w ulicy Targowej, by zanieść ten liścik pachnący od Wiery Świetłowej z uczuciem gorącym. Roznosił pan, panie, uśmiechy tak lekkie jak listy, a Mortka Dancyngier, ten piekarz tak oczywisty, jedynie dla pana przeznaczał chrupiącą bułkę, gdy dostał w kopercie cenniejszą bibułkę. U Dietla plik listów jak w kołnierzyku zostawiał pan wszystkie w sekretarzyku, a Louis Epeyer, kwitując te listy pisemnie, oddała i podpis, i uśmiech wzajemnie. Piątkowskim zanosił pan wachlarz szeroki, dla Anny i Piotra od ojca list syłki, że wróci, dla żony, że kocha i nigdy jej nie porzuci. Pocieszać umiałeś pan wszystkich z osobna, gdy listów czekała Nadia Wiktorowna, a Iwan Wołochow na krańcach guberni napisał, lecz wysłać nie zdążył z papierni. Na policyjną do Szmula Rechnica chodziłeś pan częściej, bo ta kamienica wśród oczekiwań i pieców kaflowych pięknością nęciła i bólem głowy. Za ciężki ciężar zbyt wielki, przez pana nosiły pieczęć nadziei te listy, a dzień był piękniejszy, przeczysty.